Ej, ten test! Ej, wiesz co zrobimy? Zaraz zrobimy sobie test! Luka, dawaj testy zrobimy. Wreszcie go podeślę. Nie, nie robię go jeszcze, a zaraz go zrobię. Najpierw zajmuję się pracą, obowiązkami, a dopiero potem pozwalam sobie na przyjemności. Hmm. Tak połowicznie. Dam tak. Czasami wydaje mi się, że posiadam umiejętności, których inni ludzie nie byliby w stanie zrozumieć. Nie. No nie wiem, może tak na jeden. No może czasami się wydaje, że coś umiem. To się mówi, że czegoś nie umiem. No tak, ale to zrozumieć się w stanie. To nie, to co innego. Nie, no nie. Gdzieś się się od nieznajomych i czasami wyobrażam sobie, że mogliby mnie skrzywdzić. Czy się czuję niekomfortowo wśród nieznajomych? Nie. Energia rozpiera nie tak bardzo, że czasami mogę być męczący lub irytujący dla otoczenia. Energia mnie rozpiera nie jest jakiś super... Nie, wydaje mi się, że nie. Zaczyna ogarniać mnie przy gnębinie. to jest tak, jakbym się pogrążał aż do aż dosięgnę dna. Nie! Czy no, nie, no czasem... Mogę sobie, nie wiem, puścić muzykę, która jeszcze bardziej dołuje, ale. Nie. Staram się dostępnie gospodarować moimi pieniędzmi, by móc sobie poradzić w przypadku nagłego kryzysu. Eee... No. On tam tak. No i tak trochę. Nie, no trochę przepierdalam, ale. No takie rzeczy full w miarę, no. no nie wiem. Dam. On tak. teraz robi się nudno, czuję, się... czuję, że muszę trochę ubarwić sytuację, żeby coś zaczęło się dziać. Nie. No nie wiem, mam taką. Często mam problem ze skupieniem się na aktualnie z, wykonywanym zadaniu. To zależy. Jeżeli robię tylko rzecz, którą chcę wykonać, to nie mam problemu. Ale jeżeli robię poboczne rzeczy, to mam problem ze skupieniem się. Więc no nie wiem, no. Ciężko mi to jednoznacznie stwierdzić. Generalnie po prostu nie mam podzielnej uwagi. Ale jak się na czymś skupię, to nie masz duże, takiego dużego problemu, żeby to zrobić. Może staję po środku. Prawie nigdy nie odczuwam szczęścia i wydaje mi się, że cokolwiek mogłoby mnie uszczęśliwić. Nie, to się mocno nie zgadzam. Często podejmuję decyzje spontaniczne, nie stawiając się zbytnio nad negatywnymi konsekwencjami moich działań. Eee, dam tak. Często. Nie, nie, dam. Nie, w ogóle. Nie, no, nie, no dam może na jedno. Hmm, nam na jedno. Często się łapię. Często nie łapię sarkazmu i ironicznego tonu głosu. Nie, nie zgadzam się. Rozumiem wszystko zbyt dosłownie, przez co często nie zauważam prawdziwych intencji mówcy. No, tam tak się nie zgadzam. Wciąż zamartwiam się różnymi rzeczami. To się zamartwią różnymi rzeczami. Niespecjalnie też nie. Nie, no tak. Często wydaje mi się, że kontakty z innymi ludźmi sprawiają więcej kłopotów niż korzyści. Czemu to są same negatywne? Same negatywne pytania. No nie. Dopiero w połowie jestem. Ludzie czasami mówią, że nie odpowiadam że odpowiadam nie na temat. Czasem schodzę z tematu, ale też rzadko generalnie dążę do sedna. No nie, czasem też tam po drogą mówię, ale raczej, raczej nie spotkałem się z takim. Z określeniem, że nie na temat coś mówię. Moje myśli uparcie wracają do tego samego stanu i skupiają się na dziwnych wątkach. Tema, tego, tema, samego, tego samego tematu, nie stanu. Boże, co ja wygaduję? Chyba jestem najebany, przepraszam. <laughs> ale nie, nie zgadzam się. Ale nie, nie, nawet bym dał nie tak na full. Moje myśli wciąż zmieniają wątek, a Atak myślenia jest mało spójny i niekontrolowany. Kontrolowany, no. Hmm... Czy zmieniłem wątek. Jest mało spójny, no nie wiem. Wydaje mi się, że nie. Gdy nie dowodzę, mam wrażenie, że nic nie jest pod kontrolą. Widzę legend? Na solo queue. Czemu kłamienie? No staram się jak najbardziej szczerze odpowiedzieć. Hmm... Znaczy... No, no nie wiem, pytanie jest tak ogólne, że ciężko mi się jednoznacznie wypowiedzieć. Dobra, dam, dam tak może. Że nic nie jest pod kontrolą? Ale że nic nie jest pod kontrolą? Nic? No nie, no to nie. No zawsze masz jakąś kontrolę. Nad... Nie, to nie. Nawet gdy wszystko idzie po mojej myśli, obawiam ja się, że to nie potrwa zbyt długo. Z tym się mogę zgodzić, że może tak być. Chociaż, ale tak nie do końca, tylko tak troszkę się mogę z tym zgodzić. Gdy moje zmysły mnie przytłaczają, ja muszę się wylizować i uspokoić. Zmysły? Czekajcie, no, zmysły. Hmm, czyli jak mi zmysły przetłaczają? No ja wiem jakie zmysły, no nie wiem, słuchu czy jakieś inne tam... No w jakimś tam... stopniu może tak, niewielkim. Ale czy mnie... Z... Bo ja powiem, czy mi zmysły przetłaczają. Nie, przetłaczają mnie za bardzo zmysły jakoś tak. Nie mam tego odczucia. Nie, no dam tak, żarzy mnie myśl, że mógłbym kiedyś zostać bez wsparcia opieki. Trochę. Myślę, że trochę tak. Dam tak na pół. Dam tak, bardziej w tę stronę. Jestem sama, czasami mam wrażenie, że coś lub ktoś mnie obserwuje. Nie. Nie mam takiego wrażenia. Często słyszę, że jestem bardzo szanowaną, poprawną osobą. No, powiedzmy tak. Zdania są różne. Zdania są różne. Ciężko mi jest jednoznacznie powiedzieć. Aczkolwiek, jeżeli mam być z wami szczery, na czacie słyszę więcej. Nie ja wiem, czy więcej negatywnych? Nie wiem. No różnie. No, na czacie jest różnie. Ale in real life, jak spotykam ludzi, to raczej zdecydowanie słyszę więcej tego. Z tym, że żeby nie przesadzić, dałbym tak, może. Dałbym tak. Ogólnie coś dawno, ale i tak, KC. Po 10 kilonach. Nie, no naprawdę, to tak jak ludzi spotykam, super sympatyczni są. Wciąż rzeczy, bo zginą gdzie je położyłem. Zgadzam się. No to, to mi się dzieje. Czy trafia mi się coś dobrego. Nie czuję się szczęśliwy. Nie wydaje mi się, bym zasługiwał na szczęście. Co? Nie. Nie odbieram sygnałów od ludzi i nie zauważam potencjalnych niebezpieczeństw. Nie, to też wszystko. No, wydaje mi się, że dosyć dobrze czytam. Ludzi, mówię więcej i myślę szybciej niż inni. Mówię więcej i myślę szybciej niż inni. Czy mówię więcej i myślę szybciej? Powiecie, że ja w ogóle nie myślę pewnie, ale... Hmm. Czy mówię więcej i myślę szybciej? Nie, nadałbym no, tu pośrodku tak jak jest. Nie mam wrażenia, że tak i nie mam wrażenia, że nie. Myślę, że jestem taki wypośrodkowany. Wciąż chodzę w gło z głową w chmurach. Czasem się coś tam... No, nie wiem, między tu a tu bym dał, że tak... Rzadko bardzo tak mam. No dam, dam na no, tak, no. Czasami nieznajomi uśmiechają się do mnie, a ja... Nie rozumiem dlaczego Nie Przez większość życia byłem nieszczęśliwy Lol Nie Chociaż nie, czasy szkolne to było różnie było Ale to było też dużo dobrych rzeczy I Dobry, dużo złych rzeczy się działo No jakby tak No jednoznacznie nie mogę powiedzieć No, no nie, no przez większość, większość życia Nie, nie zgadzam się Dobrze skonstruowany plan działania to dla mnie priorytet Nie No tak Ludzie uważają, że mówią że mówię dziwactwa, jestem pewny, że obgadują mnie za plecami, roztrząsając każde moje słowo lub czyn. Nie. To, że obgadują na plecami, no to myślę, że każdego obgadują. A czy mówię dziwactwa, to no może w jakimś niewielkim stopniu mówię dziwne rzeczy, nie wiem, co jest dla kogo dziwne, no. Łatwiej mi, łatwiej mi podjąć ważną decyzje, gdy ktoś wskaże mi kierunek działania, którym mogę się zasugerować. No, zależy, kto mi wskazuje. Jak mi wskazuje jakiś tuchet, co mam robić, no to nawet bym powiedział, że nie pomaga totalnie. Jak mi jakiś 5 head, no to myślę, że coś może ułatwić, ale. No nie wiem, wszystko zależy tego, kto. No dam tak na pół, no dam tak na pół, bo i taki nie, no, no nie mogę się jednoznacznie określić w, tej, w, w tym. Kulikiem jestem. OCD. Co jest OCD? Cholik zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Ja mam tego 50%, aż no nie wiem. No jakby ja się nie do końca zgadzam z tym opisem. Schizofrenia, 3%, pro, 3 mam schizofrenii. Zespół lęku ADD. ADD? Zaburzenia koncentracji. Koncentracji i uwagi. Dziwnie dziwny ten test. W no, się jakoś uważam, że jak robię jedną rzecz, to się na tym potrafię skupić, a jak robię kilka rzeczy naraz, to faktycznie jest problem, ale nie uważam, że to było problemem samo w sobie, że mam, tak, tylko. No taka jest specyfika trochę człowieka. Aczkolwiek wysłał mi ten. Wysłał mi screena e, znajome. To wyszło kurwa, wszystkiego. Autyzm. Chuj. Patologia. Czy patologii tu nie mam wymienionej. To moje. Tak, mi. No, jak ci wyszło? O, sporo. Sporo tego miałeś? Kubuś, kubuś wyszedł ADD. Ale z koncentracją problemy. Najmniej depresja z autyzmem. Depresja. O kurde. No ja też. Ja nigdy depresji nie miałem. Także no, no nie, no, nie mogło mi to wyjść. Wiesz, że depresja, więc idę się zapierać. O kurwa, depresja 100%. Ze spulenku. Krzyś, schizofrenia. <laughs> miałem królika.